Chrystus wstąpił do nieba, zasiadł po prawicy Ojca. Przystąpili do Niego zatroskani aniołowie z zapytaniem o przyszłe losy Królestwa Bożego na ziemi. Jezus odpowiedział: już zostawiłem tam swoich uczniów, ale aniołowie, wiedząc jak słabi, jak grzeszni i zawodni byli uczniowie, nie mogli uwierzyć w tak kiepskie rozwiązanie. Podeszli raz, jeszcze raz do Chrystusa, pytają: Panie, naprawdę nie masz lepszego rozwiązania, lepszego planu? Jezus odpowiedział: nie, innego planu nie ma ani nie będzie. Innego planu nie ma ani nie będzie. Moi drodzy, apostołowie byli zwykłymi, grzesznymi ludźmi, takimi samymi jak my tu zebrani. Kiedy jednak zobaczyli kochanego mistrza, nie tylko uwierzyli w niego, ale zaufali mu całkowicie. A umocnieni Duchem Świętym poszli na cały świat, aby głosić Ewangelię, aby głosić dobrą nowinę o Chrystusie, o Jego miłości, aż do przelania krwi, do oddania życia. Jezus swoje wezwanie skierował do apostołów, ale od Chrztu Świętego, od wierzmowania każdego dnia kieruje to wezwanie także do nas. I my mamy głosić Ewangelię całym naszym życiem. Chcielibyśmy dziś to słowo rozważyć w takich trzech punktach. Najpierw powiemy o ogłoszeniu Ewangelii, później o tym, że ważne jest to, by tą Ewangelią żyć na co dzień. A na końcu, żeby to dzieło przyniosło jak najlepsze owoce, potrzebne jest zaufanie Panu Bogu i zawierzenie Mu całego swojego życia. Johann Peter Hebel, niemiecki poeta i prozaik, opowiada taką zabawną historię. Pewien chłop spotkał na polu nauczyciela i zadał mu prosto z mostu pytanie: czy to prawda, że wczoraj dzieciom opowiadał o tym, że jeśli ktoś nas uderzy w jeden policzek, to trzeba nadstawić mu drugi? Nauczyciel przytaknął i chłop w jednym momencie leżnął mu w gębę z jednej i z drugiej strony, także się nauczyciel przewrócił, bo sobie przypomniał, że miał od wielu lat zatargi z tym nauczycielem. A w tym czasie w tej okolicy przejeżdżał hrabia. Zobaczył tą bijatykę, wysłał swojego służącego, żeby zobaczył, co się tam stało. I ten służący przychodzi, a w tym czasie nauczyciel wstał, trzepał się i odpowiada innym cytatem biblijnym: taką miarą, jaką wy mierzycie, i wam odmierzą, jeszcze wam dołożą, miarą dobrą i natłoczoną. Sługa posłuchał, wrócił do hrabiego i mówi: Najjaśniejszy Panie, nic tam nadzwyczajnego się nie dzieje, oni tylko sobie głoszą Słowo Boże. Moi drodzy, czasem wydaje się nam, że głoszenie Ewangelii jest obowiązkiem tylko Ojca Świętego, biskupów czy kapłanów. Tymczasem ten obowiązek spoczywa na każdym człowieku ochrzczonym. Bo już od Chrztu Świętego jesteśmy powołani do tego, aby głosić Ewangelię. Jak to mamy czynić? Najpierw musimy się postarać o to, żeby nasza wiara była przeżywana świadomie. Żeby to nie było tylko przyzwyczajenie wyniesione z rodzinnego domu, jakaś tradycja, ale taka prawdziwa, szczera relacja miłości z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Później powinniśmy się troszczyć o to, aby pogłębiać naszą wiarę przez czytanie Pisma Świętego, książek katolickich, przez słuchanie i oglądanie programów katolickich, a także przez dzielenie się z innymi naszą wiarą. Bo jak mówi Słowo Boże, wiara umacnia się, gdy jest przekazywana. Żeby komuś powiedzieć o Chrystusie, najpierw tego Chrystusa muszę mieć w sercu. Muszę pielęgnować tą żywą relację z Nim. Nade wszystko, moi drodzy, mamy sami żyć Ewangelią. Nie tylko głosić, ale żyć. I nie może być tak, żeby te nasze słowa rozmijały się z życiem. Mamy świadczyć o Chrystusie w swoim postępowaniu. Bo słowa pouczają, ale dobre przykłady pociągają. Przede wszystkim mamy dawać przykład wśród naszych najbliższych, w naszej rodzinie, wśród znajomych, wśród sąsiadów, bo nieraz jest tak, że wychodzimy do kościoła, przystępujemy do Komunii Świętej, a nie żyjemy w zgodzie z sąsiadem, z naszym bratem, siostrą. Często są wśród nas spory, niedomówienia, zawiści, a uważamy się za wzorowych katolików. Moi drodzy, tak nie może być. Musimy być autentyczni w naszym postępowaniu, bo ludzie niewierzący, ci, którzy odeszli od Chrystusa,
Podają taki zarzut ludziom, którzy się uważają za chrześcijan, za katolików. Uważają się za wierzących, ale nie postępują tak, jak powinni. Albo często pojawia się takie stwierdzenie, że ktoś jest wierzący, ale nie praktykujący. Jeden właśnie taki człowiek spotkał się z kapłanem i mówi, że jest wierzący, ale nie praktykujący. Ksiądz mówi: ja mam podobnie. Ja jestem nudystą, ale też nie praktykuję. Ale mówi, to wszystko bez sensu. Mówi, no właśnie. Moi drodzy, właśnie potrzebne jest to, abyśmy naszym życiem potwierdzali to, co głosimy, to, co wyznajemy, to, co wierzymy. Jezus został wzięty do nieba z góry Oliwy. I my także w naszym życiu mamy różne góry, różne szczyty, które powinniśmy zdobywać. Bo wyjście na górę wiąże się z pewnym trudem. Tak samo wasze wyjście tutaj. Ludzie, fajnie mówię, bo wyjęło sobie na przyczepce. Ale też czasem chodzę, dzisiaj wyjątkowo wyjechałem, następnym razem się poprawię. Ale właśnie zdobywanie tych szczytów każdego dnia, podejmowanie tego trudu, tego wysiłku, aby osiągnąć kiedyś tą nagrodę, jaką jest niebo. Jest takie opowiadanie o człowieku, który za wszelką cenę chciał się wspiąć na wysoką górę. Przygotowywał się przez dłuższy czas i wyruszył tą wędrówkę, ale wyruszył samotnie. Nie chciał dzielić się sławą, którą miał nadzieję, że uzyska po zdobyciu tego szczytu. Cały dzień wspinał się, a kiedy zapadł mrok, nie przerwał tej wspinaczki, ale szedł dalej. W jednym momencie pośliznął się. Do szczytu miał zaledwie kilka metrów. I tak spadając, gdy oderwał się od tej skały, spadał. Przed oczami ukazało się mu całe życie. Wydawało mu się, że to już koniec. Ale w jednej chwili zacisnęła się wokół jego pasa lina, którą wcześniej przywiązał i przypiął do skały. W desperacji, z przerażeniem zaczął krzyczeć: Boże, pomóż mi! W odpowiedzi usłyszał głos: co chciałbyś, abym ci uczynił? Uratuj mnie, Panie! Szepnął znowu. Czy naprawdę myślisz, że mogę ci pomóc? Oczywiście, Panie, Ty możesz mi pomóc, uratuj mnie, proszę Cię! Krzyczał zdesperowany. Więc odetnij linę. Nastąpiła chwila milczenia, czy mężczyzna jeszcze bardziej zacisnął linę wokół swego pasa. Nie zaufał Bogu. Ratownicy górscy opowiadali później historię o człowieku, który zamarł, przywiązany na linie przy skale, który zwisał zaledwie pół metra nad ziemią. Gdyby przeciął linę, ocaliłby swoje życie. Moi drodzy, może i my jesteśmy tak mocno przywiązani do czegoś lub kogoś, także przestajemy ufać Bogu. A Jezus mówi dzisiaj do nas: drogi bracie, druga siostro, odetnij linę. Zaufaj mi. Albowiem ja, Twój Bóg, ująłem Cię za prawicę, mówiąc Ci: nie lękaj się. Przychodzę Ci z pomocą. Drogi bracie, droga siostro, zaufaj Bogu. Bogu, który jest miłością, który z miłości do nas oddał swoje życie na krzyżu. Który w sakramencie spowiedzi przebacza nam grzechy, daje pokój w nasze serce. Który zostawił siebie w Eucharystii, w sakramencie miłości, aby nas karmić w tej drodze do nieba. A sam poszedł do nieba, aby przygotować nam miejsce, przygotować nam mieszkanie. Dał nam zapewnienie, że w domu Ojca jest mieszkań wiele. A z tych obietnic, które składał na ziemi, z niektórych już się wywiązał. Dlatego możemy być pewni, że i pozostałe zostaną spełnione. Ale to zależy od nas, czy my odpowiemy na to zaproszenie, które Chrystus kieruje do każdego z nas osobiście, indywidualnie. To będzie w nas ta prawdziwa miłość. Bo Ewangelia to nie puste słowa, ale właśnie to jedno słowo. Miłość. Miłość względem Boga. Miłość względem Boga w drugim człowieku. Miłość względem siebie. Tak bardzo potrzeba zaufania w naszym życiu. Jezus, gdy objawiał się świętej siostrze Faustynie, mówił, że tak bardzo boli go to, że ludzie mu nie ufają. Tak bardzo wątpią w jego miłość. Jezus czeka z otwartymi ramionami na każdego i każdą z nas. Ale my nie chcemy przyjść po tą miłość. Albo się obawiamy, albo się wahamy. Albo trzeba
proszę, abyśmy całkowicie otworzyli nasze serce. Zaufali całkowicie. Nieraz, wiadomo, pojawiają się wątpliwości w naszym sercu, w naszym życiu. Nieraz trudne doświadczenia, jakieś trudne wydarzenia, które spotykają nas każdego dnia, może sprawiają jakieś wątpliwości, ale dobrze wierzy się, kiedy to wszystko wychodzi, kiedy wszystko idzie po naszej myśli. A trudniej zaufać wtedy, gdy znajdujemy się w sytuacji nawet beznadziejnej. Te proste słowa, Jezu, ufam Tobie, proste, ale tak bardzo głębokie. Potrzeba, byśmy tak bardzo przywnęli do nich. I właśnie wtedy, gdy jest szczególnie ciężko, kiedy jest źle, abyśmy często kierowali do Chrystusa te słowa, Jezu, ufam Tobie. Chrystus wzywa nas do tego, byśmy głosili Ewangelię nie tylko słowami, ale przede wszystkim naszym życiem, aby ludzie widzieli nasze dobre czyny i chwalili Ojca naszego, który jest w niebie. Niech się tak stanie. Amen.